Witam Państwa bardzo serdecznie. Wioletta Łychnańska-Błaszczak zapraszam na aktualności ratajskie, a co w programie? Szpital Strusia z zaleceniami od NFZ-u i po samobójstwie pacjenta. Nowe ogrodzenie na osiedlu Lecha powodem sporu mieszkańców ze szkołą podstawową nr 51. Łukasz Kapustka z PiS-u do wspólnego Poznania. Zapraszam. Od prawie roku Szpital Strusia jest na pierwszej linii frontu w walce z pandemią koronawirusa. Lekarze i pielęgniarki pracują w ciężkich warunkach, brakuje personelu. Po reportażu Uwagi TVN doszła walka o dobre imię. Do tego w placówce doszło do samobójstwa. Rzecznik zabiera głos we wszystkich tych sprawach. Narodowy Fundusz Zdrowia wydał zalecenia, które mają poprawić opiekę w szpitalu przy Szwajcarskiej w Poznaniu. W największej placówce leczącej koronawirusa w Wielkopolsce trwają obecnie kontrole wojewody i Narodowego Funduszu Zdrowia, które zostały powołane po emisji materiału nagranego przez Uwagę TVN. Po reportażu NFZ rozpoczął w szpitalu kontrolę, która nadal trwa, ale po wymianie korespondencji ze szpitalem fundusz wydał pierwsze zalecenia w sprawie opieki nad pacjentami. Kontrola zaleciła lepszą opiekę psychologiczną dla pacjentów i personelu, szczegółową weryfikację czasu trwania hospitalizacji pacjenta i ma też poprawić opiekę nocną. Jak zalecenia komentuje szpital? Personelu brakuje, natomiast ten personel, który jest, jest paradoksalnie personelem wystarczającym do opieki nocnej. Czy zwiększenie opieki psychologicznej, która jest w naszym szpitalu, ona się nie cieszy dużym popytem ani personelu, ani pacjentów. Osoby, które walczą o życie pod respiratorem, nie zgłoszą się do psychologa. Personel, który na pewno potrzebuje pomocy psychologicznej, życie pokazuje, że pracownik, który wyjdzie z kombinezonu, jest na skraju wytrzymałości fizycznej, raczej pobiegnie do domu, żeby łapać kilka godzin snu. Poznański Szpital imienia Józefa Strusia skierował do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z materiałem stacji TVN. Szpital twierdzi, że materiał wyemitowany 16 listopada został zmanipulowany. Niestety kilka dni później, 20 listopada, w szpitalu doszło do samobójstwa. 60-letni mężczyzna trafił na Szwajcarską o godzinie 3 rano z covidowym zapaleniem płuc. Został przeniesiony ze szpitala HCP, gdzie był leczony na zwykłe zapalenie płuc. O godzinie 9 rano najpierw, następnie o godzinie 14 lekarz dyżurny spotykał się z pacjentem, badał go i rozmawiał z nim. I teraz bardzo ciekawe zjawisko. Stan kliniczny pacjenta był dobry. Nie miał trudności, nie miał nadmiernych trudności w oddychaniu, bo covidowe zapalenie płuc to nie są żarty. Natomiast nie przejawiał jakichś objawów klinicznych, które byłyby szczególnie niepokojące. Wręcz określił to lekarz prowadzący jako stan kliniczny dobry. W rozmowie z lekarzem nie wykazywał żadnych tendencji, które mogłyby wskazywać, że ma myśli samobójcze. Jednak o godzinie 17.15 pacjent wyskoczył z okna na 6. piętrze. Jedyny świadek, z którym pacjent leżał w sali, ma demencję i nie ma z nim kontaktu. Lekarze mówią, że pacjent, który targnął się na własne życie, był w dobrym stanie, ale był splątany. Co to oznacza? To jest zagubienie człowieka w rzeczywistości. Brak orientacji, czy pełnej orientacji, nieporadność, skrajna nieporadność. To splątanie, proszę Państwa, jest cechą charakterystyczną dla zapalenia płuc występującego łącznie z COVID-em. Występowało nie tylko u tego pacjenta, występuje u bardzo wielu naszych pacjentów. Ono w jakiś sposób z całą pewnością zaburza świadomość, czy pełnię świadomości. O wynikach kontroli wojewody i NFZ-u będziemy Państwa informować. Wokół szkoły podstawowej nr 51 na osiedlu Lecha powstaje nowe ogrodzenie, jednak wraz ze słupami ogrodzeniowymi pojawił się protest ze strony mieszkańców. To nie pierwszy konflikt szkoły z sąsiadami. Spory na osiedlu Lecha trwają od wielu lat. Na osiedlu Lecha wokół szkoły podstawowej nr 51 pojawiły się takie słupki. I szybko część z nich znalazła się w takim stanie. Nie wiadomo, czy ten obrazek ma cokolwiek wspólnego z tym protestem. Temu jesteśmy przeciwni, zdecydowanie. Ale jedno jest pewne. Nowe ogrodzenie stawiane przez szkołę wzbudziło oburzenie ze strony mieszkańców. Teren zieleni pomiędzy blokiem 1520A
płotem, który ogranicza teraz w tej chwili szkołę, jest przeznaczony pod zieleń miejską, czyli na tym terenie nie wolno nic budować. Jeżeli nie można nic wybudować, to po co płot, pytają mieszkańcy i wskazują, że wzdłuż bloku przebiega ścieżka, z której korzystają głównie starsze osoby mieszkające na osiedlu. A tak, są sami ludzie starsi. I to są ludzie, którzy od początku mieszkają. Gdzie ci ludzie mają latać? Mają skrzydła? A jak straż pożarna tutaj teraz w tej chwili ma wjechać? No jakby tutaj to jest 11 kondygnacji, jeżeli tu będzie jakiś pożar, no to gdzie, kiedy wjedzie, jak ta droga tutaj będzie? Tu jest ta droga przejazdowa w razie czego. A kiedy tu ma jechać w ogóle w takim razie? Tu znajduje się studzienka taka, na drugiej jest podłączenie. Tam z przodu kiedyś mieliśmy całą kanalizację, bo wybiło w piwnicy szambo. Tam walczyli, mieli dojazd. Jeżeli tu nie będzie dojazdu, jak podjedzie ten wóz asenizacyjny, który ma taką rurę i tak dalej, musi ciśnienie podnieść. Po co komu poszerzanie tego terytorium i zabieranie nam jedynej zieleni, jaka tutaj jest? Mieszkańcy pytają, dlaczego szkoła przez wiele lat nie usunęła niepotrzebnego betonu ze swojego terenu na rzecz właśnie zieleni. Niech zadba o ten teren, bo ona palcem nie kiwnęła, żeby tu cokolwiek na tym terenie zrobić, żeby usunąć właśnie ten beton. Mieszkańcy wskazują ponadto, że szkoła w ubiegłym roku dostała dotację w wysokości 50 tysięcy złotych na budowę ogrodzenia, jednak Rada Osiedla Hartowo nie zgodziła się na dodatkowy płot i pieniądze zostały przekazane szkole na inny cel, konkretnie na remont instalacji sanitarnych. Teraz jednak ogrodzenie powstaje. W jakim celu to w ogóle ma być to zrobione? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do dyrekcji. Odpowiedź otrzymaliśmy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W odpowiedzi na pytanie informuję, iż zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, teren szkoły ogradza się, mając na względzie obowiązujące przepisy i zapewnienie możliwie jak najbardziej bezpiecznych warunków uczniom, za co odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. Od kilku lat podejmowałam próby postawienia ogrodzenia wokół terenu szkoły, ponieważ obecny stan ogranicza możliwość zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć oraz przerw śródlekcyjnych. Stwarza realne zagrożenie przebywania na jej terenie osób niepożądanych i ich kontaktu z uczniami. Ponadto na terenie szkoły w godzinach porannych nieustannie znajdowane są duże ilości niedopałków papierosów, opakowań po piwie i innych alkoholach. Niszczona jest zieleń i mienie szkoły. W bieżącym roku pojawiły się także dziki, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów oraz pracowników. Ponadto, zgodnie z wytycznymi MEN, ze względu na trwającą pandemię, uczniowie powinni w miarę możliwości spędzać czas przerw śródlekcyjnych na dworze, a brak ogrodzenia znacząco to utrudnia i zwiększa możliwość kontaktu z osobami postronnymi. Ogrodzenie prowadzone jest wyłącznie wokół terenu szkoły i obecnie nie są na nim planowane zadania inwestycyjne. Sprawie przyjrzał się już Urząd Miasta. Nowe ogrodzenie jest zgodne ze wszystkimi przepisami i ma wszelkie pozwolenia od odpowiednich służb. Urzędnicy podkreślają, że szkoły w obecnym czasie w szczególności muszą zapewnić bezpieczeństwo uczniom, ale ogrodzenie też nie może utrudniać mieszkańcom korzystania z osiedlowych ścieżek i chodników. Chcemy uwzględnić. Urzędnicy wydali dyrekcji szkoły polecenie zmiany przebiegu ogrodzenia. Będzie wyznaczona propozycja nowej linii granicy działki, będzie nowy podział geodezyjny, wyznaczona linia, która będzie zaproponowana środowisku lokalnemu Radzie Osiedla, która zaakceptuje do konsultacji, do przeanalizowania. Szkoła została zobowiązana przez Urząd Miasta do uwzględnienia, że pod blokiem jest ścieżka i skonsultowania nowego przebiegu ogrodzenia z Radą Osiedla Hartowo. Czy to jest jakiś prywatny teren, bo pani dyrektor go tak traktuje. Awantura o ogrodzenie to nie pierwszy spór mieszkańców ze szkołą na osiedlu Lecha. Konflikty trwają już od wielu lat. Zaczęło się od orlika, który powstał na terenie szkoły blisko okien bloku. Komu służy ten obiekt, skoro tutaj mecze odbywają się do godziny 22, chyba nie dzieciom? Później powstał spór o zadaszenie przyszkolnego boiska. Część mieszkańców nie chciała, aby w ich sąsiedztwie powstał nowy budynek ze względu na hałas i przesłanianie światła. Doszło do tego, że zadaszenie zostało nawet pocięte. Mieszkamy na osiedlu, czyli szkoła jest na terenie osiedla, a nie osiedle na terenie szkoły.
Mieszkańcy mają poczucie, że ani szkoła, ani też władze miasta nie starają się uwzględniać ich zdania w powtarzających się konfliktach. Miejscy urzędnicy tym razem przyznają, że w tej całej sprawie zabrakło jednej ważnej rzeczy. Zabrakło jednego bardzo istotnego elementu, konsultacji społecznych. Myślę, że tu jest kluczowy moment, który gdzieś pominął dyrektor szkoły w rozmowach ze środowiskiem lokalnym. My to rozumiemy. Są pewne przyzwyczajenia, są pewne zwyczajowe prawa, które są w danym środowisku lokalnym. Do czasu, gdy nie będzie wyznaczonego nowego przebiegu ogrodzenia, prace nad tym, które już częściowo powstało, zostały zawieszone. Sprawa związana z modernizacją wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej, wycinką drzew oraz protestem mieszkańców przeciwko usuwaniu roślin doczekała się dalszego ciągu. Władze miasta po przeprowadzeniu analiz projektowych ustaliły, że ekrany akustyczne mogą zostać przesunięte o metr w stosunku do pierwotnego projektu, co pozwoli na zachowanie większej ilości drzew. Jak przekazuje Urząd Miasta, drzewa będące przedmiotem sporu nie są obecnie wycinane. Przypomnijmy, że w czwartek 19 listopada przy Kurlandzkiej pojawiły się ekipy remontowe, które wycięły kilka drzew. Wraz z budowlańcami przy ulicy pojawili się mieszkańcy, którzy wezwali policję i w ten sposób zablokowali dalsze prace przy usuwaniu zieleni. Mieszkańcy chcą zachowania drzew, które odgradzają ich domy od ruchliwej ulicy. Nie jest już radnym PiS. Łukasz Kapustka wraz z kolegami i koleżankami teraz tworzy klub Wspólny Poznań. Jak twierdzi, zmęczyły go już spory polityczne w Radzie Miasta i bezradność, która nie pozwala walczyć o sprawy mieszkańców. Pan prezydent Jacek Jeźkowiak pogratulował inicjatywy i wyraził takie zainteresowanie. Inicjatywy, która nazywa się Wspólny Poznań. Do tego klubu przeszedł radny miejski Łukasz Kapustka, którego do tej pory mieszkańcy kojarzyli z PiS-u. Społecznik, prezes zarządu osiedla Żegrze, mieszkaniec Hartowa i teraz już były radny PiS. Łukasz Kapustka tłumaczy, że będąc w PiS-ie nie mógł realizować swoich pomysłów ze względu na niechęć ze strony Koalicji Obywatelskiej. Na decyzję o rezygnacji wpłynęło też poznańskie nieporozumienie w klubie Prawo i Sprawiedliwość, które jest podyktowane polityką ogólnopolską. Taki dualizm polityczny, który możemy zaobserwować w Radzie Miasta Poznania, jest nie do przyjęcia. Nawet odważa się powiedzieć, że istnienie tylko i wyłącznie dwóch ugrupowań partyjnych w Radzie Miasta niszczy wszelką dyskusję. Łukasz Kapustka tłumaczy, że pewnych spraw, z którymi przychodzili do niego mieszkańcy, nie był w stanie przegłosować na sesjach Rady Miasta ze względu na swoje członkostwo w klubie radnych PiS. Radni z jednego klubu lub drugiego klubu, w zależności od tego, kogo autorstwa danego dnia uchwała była rozpatrywana, nie wchodziła w żadną dyskusję, wiedząc, że nie ma to mniejszego sensu, ponieważ radni Koalicji Obywatelskiej i tak mają absolutną większość w Radzie Miasta, a radni Prawa i Sprawiedliwości mają mniejszość, która nie przekłada się absolutnie na nic. Radny opuścił szeregi PiS-u i przeszedł do nowej inicjatywy w Radzie Miasta, klubu Wspólny Poznań. Tworzy go aktualnie 6 osób: Dorota Bąk-Hammermeister, Henryk Kania, Przemysław Polcyn, Paweł Sowa, Halina Owsianna i Łukasz Kapustka. Na czym swoją politykę będzie opierać Wspólny Poznań? Jest to m.in. ochrona środowiska, działalność na rzecz transportu, działalność na rzecz rozwoju tych naszych małych demokracji lokalnych, czyli rad osiedli, oraz działalność na rzecz seniorów, uczniów. Nie chodzi o dużą politykę, ale działanie na rzecz społeczności lokalnych. Jak powiedział świętej pamięci Wojciech Szczęsny-Kaczmarek, rura nie ma wymiaru politycznego, rura ma długość i szerokość i władze miasta muszą zmierzyć się właśnie z tą rurą. My chcielibyśmy podpisać się pod tą ideą. Łukasz Kapustka twierdzi, że większość uchwał głosowanych na Radzie Miasta Poznania nie dotyczy tematów światopoglądowych, ale bieżących problemów miasta i mieszkańców. Na rozwiązywaniu tych problemów ma się skupić Wspólny Poznań. Pandemia koronawirusa to zagrożenie przede wszystkim dla seniorów. Ci najstarsi nie powinni wychodzić na zewnątrz, aby się nie rozchorowali. W ostatnich dniach jednak niektórych mieszkańców Rataj nawet własne mieszkanie nie zabezpieczało przed zimnem. Wszystko przez remont sieci ciepłowniczej. Na osiedlu Rzeczypospolitej remont rur ciepłowniczych dobiegł już końca. Ale w poniedziałek 23 listopada trwały tu prace przy wymianie instalacji.
Dla mieszkańców oznaczało to zimne kaloryfery przez prawie dobę. Jedna ze zziębniętych starszych osób skontaktowała się z nami w tej sprawie. Jesteśmy tu oburzeni, że prace elektrociepłownie przeprowadzają w okresie, jakby tu powiedzieć miało być prawo, w ogóle większa zima, ale jest ciutniejsza. W nocy jest ujemna temperatura. Osiedle Rzeczypospolitej tutaj obkopane rurami. No byłoby to wszystko dobrze, gdyby to było latem może czy wiosną, gdzie temperatura rośnie, ale nigdzie temperatura spada. Mieszkają tu naprawdę sami starzy i bardzo schorowani ludzie i w szczególności, gdzie jest to sezon grypowy i jeszcze panuje koronawirus, gdzie czyha na starych ludzi, gdzie my w okresie zimna, jak się tu mamy poruszać, jak mamy tu mieszkać, jeżeli nam się funduje takie imprezy, jak właśnie podłączanie cieplika, wykopywanie rur, przebijanie się do piwnic i tak dalej o takiej porze. Czy nie ma decydentów, czy nie ma ludzi, którzy myślą, że są tak trudne warunki, że należałoby tych starych ludzi, którzy mieszkają od młodych lat, i mieli szczęście dożyć mimo chorób śmiercionośnych, że tak powiem, tego czasu, to się funduje nam takie okropieństwo. Zwróciliśmy się z pytaniem do wykonawcy remontu firmy Veolia, czy w obecnych warunkach musi przeprowadzać tego typu pracę w okresie jesienno-zimowym i to jeszcze gdy panuje pandemia. Przede wszystkim, panie redaktorze, chciałem przeprosić wszystkich odbiorców ciepła za te niedogodności. Samo wyłączenie na osiedlu Rzeczpospolitej 23 listopada było związane z wymianą sieci cieplnej, tej starej, tradycyjnej, na nowoczesną sieć cieplną preinstalowaną. To jest zupełnie inna epoka, jeżeli chodzi o sieć. Planowaliśmy jej realizację, panie dyrektorze, latem. No i teraz padnie hasło, które w tym roku niestety jest hasłem powtarzającym się bardzo często, a mianowicie pandemia COVID-19. W związku z pandemią zdecydowanie uległ wydłużeniu proces uzyskiwania niezbędnych zgód, dokonywania właśnie uzgodnień, uzyskiwania decyzji i summa summarum wylądowaliśmy z tym projektem w listopadzie. Rzecznik Veoli podkreśla, że przy okazji remontów firma stara się informować mieszkańców o pracach za pośrednictwem administracji osiedli, przeprowadzać modernizację w najkrótszym możliwym czasie i brać pod uwagę temperaturę panującą na zewnątrz. Dom Kultury na Pięterku ma 30 lat. Ten kawał historii został zapisany w pamięci mieszkańców osiedla Orła Białego, gdzie jest zlokalizowana placówka, ale i całego Poznania. W ramach prężnie działającego na Pięterku klubu szachowego rozegrano 300 turniejów szachowych. Poza tym instruktorzy Pięterka zorganizowali 250 wycieczek autokarowych, 30 edycji akcji Lato i Zima. Zapraszali także znane i lubiane osoby ze estrady czy telewizji. No, największe gwiazdy to na pewno zespoły. Czerwone Gitary, Skaldowie, Trubadurzy, No to co, Gang Marcela. No i oczywiście gwiazdy polskie estrady, Krzysztof Krawczyk, Krystyna Giżowska, Majka Jeżowska, Bożena Dykiel, Krystyna Sienkiewicz, Kabaret Otto, Andrzej Rosiewicz, Jan Pietrzak, Norbi. Pięterko na przestrzeni 30 lat organizowało festyny, na których występowały wymienione gwiazdy, ale też tworzyło sekcje i zespoły, które rozwijały talenty, a ich członkowie osiągali sukcesy na różnych polach. To tutaj mogą się spotykać też seniorzy w klubie Wigor, ale i osoby niepełnosprawne w klubie Azyl, który funkcjonuje na osiedlu Orła Białego 68. Dom Kultury przez 30 lat działalności uatrakcyjniał życie trzem pokoleniom mieszkańców. Całą tę historię kierownik Domu Kultury Jacek Handke zebrał, tworząc publikację, którą po otwarciu domów kultury kierownik chętnie pokaże mieszkańcom. Oczywiście mieszkańcy, jeżeli są zainteresowani, żeby się z tym zapoznać, to jeżeli tylko wrócimy do normalności, do normalnego działania, to ja serdecznie zapraszam na Pięterko, chętnie to udostępnię, chętnie porozmawiam i wymienię się wspomnieniami. Każdy z nas fragmenty publikacji przygotowanej przez pana Jacka Handkę może już oglądać na Facebooku Pięterkowym. Cały wywiad z kierownikiem Domu Kultury na Pięterku będzie można obejrzeć w wydaniu specjalnym Ratajskiego Fertla Kultury 1 grudnia. Premiera o godzinie 16:30.
Seniorzy i osoby niepełnosprawne mogą liczyć na pomoc w robieniu zakupów. Chcą w tym pomóc miasto i Caritas. Akcja Zakupy bez barier ma chronić przed koniecznością wychodzenia z domów mieszkańców Poznania, którzy są szczególnie narażeni na ciężki przebieg zakażenia koronawirusem. Robienie podstawowych zakupów spożywczych, środków higienicznych oraz leków jest bezpłatne. Koszty samych produktów pokrywa jednak zainteresowany. Nie mogą one jednorazowo przekroczyć 200 zł. Zakupione i przyniesione produkty nie będą podlegały zwrotowi. Jak zamówić zakupy? Wystarczy zadzwonić do biura Poznań Kontakt pod numer 61 646 33 44. Infolinia działa od 7.30 do 20.00 w dni robocze. Osoby z niepełnosprawnościami mogą też wysłać SMS pod numer 783 944 112 lub wysłać mail na adres pk@um.poznan.pl. Przypominamy też o uruchomionym przez miasto Poznań wsparciu psychologicznym w trakcie trwania pandemii. Poznanianki i poznaniacy potrzebujący konsultacji psychologicznej w tym trudnym czasie mogą z niej skorzystać bezpłatnie i bez wychodzenia z domu. Cała długa lista numerów telefonów jest dostępna na naszej stronie internetowej. Kładka berdychowska to rozwiązanie, które ma umożliwić wygodne pokonanie warty w okolicy Ostrowa Tumskiego, Chwaliszewa i Berdychowa. Przeznaczona będzie dla pieszych i rowerzystów. Najpierw jednak trzeba będzie ją wybudować. Urząd Miasta podał informację, że inwestycja ma już ważne pozwolenie na budowę. Gotowy jest również projekt. Nie ma jednak w budżecie wystarczająco dużo pieniędzy, aby zrealizować tę inwestycję w przyszłym roku. Początek prac budowlanych zaplanowany jest obecnie na rok 2022. Trzy kolejne przejścia dla pieszych na Rzegżu wyposażone zostały w urządzenia poprawiające bezpieczeństwo osób niewidomych i niedowidzących. Wszystkie trzy są zlokalizowane na skrzyżowaniu Inflanckiej z ulicą Pawią. Tego rodzaju techniczna pomoc ma szczególne znaczenie na ruchliwych ulicach, również tych dojazdowych do poznańskich osiedli. Głośność sygnałów dźwiękowych jest zwiększana przy dużym natężeniu ruchu, a zmniejszana, gdy ruch na skrzyżowaniu maleje. Prace związane z montażem sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Inflanckiej i Pawiej kosztowały 58 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, to już wszystko w tym wydaniu. Kolejne aktualności ratajskie premierowo wydamy w czwartek, 3 grudnia o godzinie 16.30. Życzę przyjemności, zdrowia przede wszystkim i do zobaczenia.